Dzień dobry kochani, witam was w następnym vlogmasie. Jest to już 21 vlogmas. Wow, ale to minęło co? 21 odcinków codziennie i pyk. Mamy to, zostały nam jeszcze tak naprawdę 3 vlogmasy do świąt. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to koniecznie to zróbcie, ponieważ po vlogmasie również będą vlogi, także zostańcie ze mną. A ja, słuchajcie, przyjechałam do biura, zjadłam się, na nie wypiłam herbatkę, przyjechałam do biura, ponieważ miałam do zrobienia tutaj kilka rzeczy. Nagrałam filmy i przyszła do mnie paczka. Przyszła do mnie paczka, na którą już czekałam. Jest to paczka świąteczna, nie przedłużam, już wam pokazuję. Jakiś czas temu odezwała się do mnie moja obserwatorka, która tworzy takie piękne cuda na święta, na imprezy i mam, słuchajcie, w środku bombki. Zamówiłam bombki, 5 sztuk dla całej mojej najbliższej rodziny, czyli dla mojej mamy mamy Aneta, mamy dla Wiki w kształcie serduszka Wika, Tomek, Klaudia i Kacper. Oczywiście te dwie powędrują do nas na naszą choinkę, a 3 pozostałe do domu moich rodziców, czyli dla wszystkich mieszkańców. Teraz tak patrzę na te bombki i mówię, kurde, a Baruś? Nie zamówiłam dla Barego. No cóż, teraz już za późno. Coś mu kupię ładnego pod choinkę, żeby biedny nie był obrażony. Nie, no śmieję się, ale tak jakoś mi się zrobiło przykro, że o nim nie pomyślałam. No dobra, pomyślałam o ludziach, więc wzięłam dla całej najbliższej rodziny. Tak jak powiedziałam, nagrałam filmy, zbieram się, sprzątam i jadę do rodziców. Dam im te bombeczki, może sobie już zawieszą. W sumie nie wiem, czy mają już choinkę. Może się załapę, bo mieli ubierać w ten weekend, ale chyba tego nie zrobili, bo nie podsyłali żadnych zdjęć. Także może załapę się u nich na ubieranie choinki. Dobra, zbieram się i jedziemy. No dzień dobry, wcinaj sobie. Wcinaj sobie, maluszku, barmanową zabawkę. Wcinaj, wcinaj. Idę posiedzieć do rodziców, to sobie jedz. Dostałam, słuchajcie, tutaj makowiec, czyli już świąteczne klimaty, herbatkę zimową i mama tutaj potrzebuje jakiejś pomocy w komputerze, więc działamy. Wika się, słuchajcie, uczy, Baruś tutaj się denerwuje, a mama, słuchajcie, siedzi na fotelu. Wika ma taki nowy fotel z podnóżkiem. Zaprezentuj, mamo. Zaprezentuj nam tutaj. O, elegancko. I co, Wiktoria się tutaj uczy, a mama siedzi na fotelu i kontroluje. Tak? Akurat taka idealna sceneria, Wika się tłuczy, a mama tutaj kontrola. Chodź, pokażesz nam sypialnię. Mama ma już nową sypialnię, to łóżko, co wtedy zamawiałyśmy w Ikei. Chodź. I słuchajcie, tak się prezentuje nowa sypialnia rodziców. Tutaj jest właśnie to łóżko, które wybierałyśmy, szafeczki, lampki. Jest lampa pasująca, też taka wiklinowa. Mama sobie zawiesiła też kwiatuszki u góry. Super to wygląda, fajnie. I na parapecie macie co? Te... Jak to się nazywa, mamo? Lasy w szkle. Tak, lasy w szkle, dokładnie. Super, elegancko. I tutaj mama ma dylemat i mówię jej, że na pewno zdecydowanie będzie ta nożyta bardziej pasowała niż ta. Do wszystkiego, takiego jasnego drewna. To jest także zmieniaj. Ta nożyta. Po prostu... Zmienimy, sprawdzimy. Macie tutaj, mamo, teraz motywację do czytania książek. Będziecie przed spaniem codziennie budzić się, otwierać oczy, a za wami, przed wami książki. Jesteśmy dopiero w trakcie przenoszenia wszystkiego. Ale spaliście to już. Ale przenoszenia książek. Aha. Na razie to tam jest taki jeszcze magazynek. Już widzę, że jest za mała. Oj. A skąd masz tą... Z tego, z laboratu, ja muszę ją, wiesz co. Wymienić? Aha. Ale lepiej będzie pasowała chyba, no taka jasna. Lepiej niż szara. Zobacz, jak fajnie pasuje z regałem tym jasnym. Dlatego ją wzięłam, ale ja już chciałam taką dużą, odwijaną. I ona będzie taka na styk tylko. Nie, ale jest okej. Okay. Nie. Chcesz większą? Nie, jest za mała, jest taka. Zobacz, ta ile, zobacz, zwisa. Ta tutaj, a ta będzie się kończyła już tu zaraz. Spójrz to strony. Nie wiem. Zobacz z tej strony, jak to wygląda. Widzisz? No tak, no tak, no. Tu podmienisz. Podwijamy. Wychodzę właśnie od rodziców i zobaczcie, jak śnieg nasypał pięknie. A jak wchodziłam do nich, to jeszcze nie było śniegu. Mają sobie ładnie udekorowane choineczki przed wejściem i wieniec. Wracam do siebie. Wchodzę do domu i taka pogoda jest najgorsza, bo zaraz buty są mokre i się wnosi ten bałagan do domu, więc ściągam buty tutaj na wycieraczce. Dobra, jestem w dołku i dzisiaj na pewno jeszcze przed spaniem, a jest już późno, bo jest po 21, a jeszcze mam sporo do zrobienia, więc jeszcze dzisiaj przed spaniem muszę zrobić sobie listę, dla kogo mam prezenty, dla kogo jeszcze nie mam prezentów. Jutro jadę po opakowania na prezenty do Teddy, do Pepko, do Action, do takich sklepów, a pojutrze jadę z mamą na zakupy prezentowe, już się umówiłam.
byłyśmy, więc muszę sobie dzisiaj spisać, co jeszcze dla kogo potrzebuję, a dla kogo już po prostu mam prezenciki. Oto moja lista osób, wszystkich, którym jakby muszę kupić prezent. Dla Kacpra mam gotowy prezent, dla Wiktorii mam tak plus minus, nie wszystko. Dla mamy tak samo mam tak plus minus, dla taty nie mam jeszcze prezentu, mam tylko część do prezentu. Dla babci Alicji mam prezent, czyli to jest moja babcia. Babcia Krysia, czyli babcia Kacpra, też mam prezent. Dziadek Stasiu mam też plus minus. Mama Kacpra mam prezent, Karolina, czyli siostra Kacpra mam prezent, już dokupiony. Pan Krzysztof, ojczym Kacpra, mam prezent, Barek nie mam prezentu wcale. Czyli tak naprawdę zostaje nam mój tata, który wcale nie ma nic oprócz tej dorzutki do prezentu i dla Barego, więc najgorzej nie jest. Tutaj jeszcze trzem osobom muszę coś po prostu dorzucić do prezentu. Mam po prostu pomysł już, co chcę kupić, ale no jakby nie mam jeszcze po prostu kupionych. Na wczorajszym vlogmasie było widać sypialnię i ten oczyszczacz powietrza i kilka z was mnie zapytało na story, o co chodzi, co to jest. To jest właśnie oczyszczacz powietrza, jest z firmy Xiaomi i właśnie nam się skończył filtr, u moich rodziców tak samo się skończył i właśnie mój tata był, kupił i mamy świeżutki nowy, jak Kacper wróci, to wymieni. Ale ogólnie w sezonie grzewczym, w sezonie zimowym oczyszczacz powietrza to jest bardzo fajna sprawa. Możecie sobie więcej na ten temat poczytać w internecie. Podmieniłam sobie śniadanie z kolacją. Kolację zjadłam na śniadanie, a teraz sobie jem śniadanko na kolację. Mam pancake'i z musem stracciatella z takim serkiem waniliowym właśnie z czekoladką. To ogólnie jest pyszne. Nie wiem, smakuje tak dobrze, że nie może być dietetyczne, a jednak jest. Zdrowe i w miarę fit, także nice. Z tematów domowych w Biedrze dzisiaj dorwałam promocję. Była promocja na płyny do pukania. Jak kupowało się dwie sztuki, to drugi był za 50% taniej, więc stwierdziłam, że biorę. Wzięłam dwa zapachy, wzięłam jakiś tam Spring i Gold Orchid. Ładnie oba pachną, więc idealny moment, żeby wstawić pranie. Naszykowałam sobie już wszystko kolorowe, więc włączamy. Włączyłam pralkę, pranie skończy się prać za godzinę i 9 minut i spojrzałam na zegarek. Skończy się prać po 12, także będę czekała. W tej szafce nad pralką mam tutaj włożoną tą taką szafeczkę z pojemniczkami, z szufladkami. No i w sumie tak, włożyłam do tej waciki, ekowaciki z łąką. A tutaj poniżej mam patyczki higieniczne. No a w tych dwóch szufladkach właśnie w ogóle nie mam pomysłu, co mogę włożyć. Jak macie dziewczyny jakieś pomysły, to możecie mi podpowiedzieć, bo u mnie stoją jak na razie puste. Nie wiem, może soczewki powkładam. Podpowiedzcie. Lecimy z demakijażem. Jeśli chodzi o demakijaż, to ja zawsze robię dwuetapowy demakijaż. Zaczynam od zmywania wacikami i płynem dwufazowym, a później wiadomo żelem i wodą. Ten dwufazowy zmywa praktycznie wszystko. I wodoodporny tłuszcz, i bardzo trwałe pomadki, więc garnier półmicelarny z olejkiem, dostępny oczywiście na Flowy, także zapraszamy. No i ekowaciki z setu pielęgnacyjnego tak samo dostępne są na Flowy. Pralka mi akurat dała chwilę ciszy, żebym mogła powiedzieć. Pewnie będziecie ciekawe tego żelu. To jest żel myjący do twarzy z ekstraktem z miodunki z wianek. Jest oczywiście też w drogerii Flow i bardzo go lubię. Jest taki lekki, ale fajnie oczyszcza, jest w stanie domyć resztki makijażu, także kit mogę wam polecić. Otwieramy kalendarze, szukamy 21. O, jest w pierwszej półeczce. I co my tutaj mamy? Super żel pod prysznic o zapachu mango, nice. No już prawie pusty kalendarz z Linda, 21 jest tutaj. Dość spore okienko, ale oni tak trochę oszukują, bo cukierek zajmuje tyle, a reszta to jest papierek. No ale cóż, mamy cuksa, który jest dobry, także... Okej. Okay. W Sinseyo 21 jest malutkie. O, i mamy tutaj kolczyki. Takie kółka złote, bardzo ładne. Lubię takie kółka. Mam coś podobnego, tylko troszkę większe i grubsze, więc jak najbardziej te sobie zostawiam. Bardzo ładne. I nasz wielki kalendarz z Mixit i 21 jest tutaj. Malutkie. Dość. Batonik chyba. Tak. Jest to lemon and cashew, więc jest to cytryna i
nerkowce, batonik taki. Wygląda bardzo ładnie. Subcio. I kochani, mamy następny dzień. Wyszło w końcu słoneczko, z czego się bardzo cieszę. Wczoraj już poszłam spać. Wieczorem powiesiłam to pranie i poszłam spać. Już nie miałam co nagrywać, ale stwierdziłam, że jeszcze od rana z wami się przywitam. Otworzymy kalendarze i jadę teraz do biura. Przyszło do mnie sporo paczek, sporo jest świątecznych, więc zrobimy sobie taki PR unboxing na koniec vlogmasa. I jeszcze raz powtórzę, wyszło w końcu słońce. Słońca, słuchajcie, nie było tutaj u nas w Dąbrowie, w Katowicach. Chyba z tydzień. Także miło je widzieć za oknem. Lecę do pracy. Okej, okay, na dworze, słuchajcie, mamy -2 według samochodu i zobaczcie. Jest śnieżek, ale przebija ładnie słońce i pogoda jest ogólnie super. Pięknie. Włączam wycieraczki i odjeżdżam. Jestem w biurze, nie mam najświeższych włosów, bo tutaj idę do fryzjera i nie chciałam ich na świeżo myć, żeby, wiecie, przy rozjaśnianiu nie mieć świeżo umytej skóry głowy, więc jestem w czapce. Wybaczcie, lecimy. Otworzyłam sobie już pierwszą paczkę, to znaczy jakby tylko ją po prostu, wiecie, odpakowałam, ale nie zaglądałam się do środka. Jest to paczka z Bielendy. Dostałam pierniczki świąteczne. 3 sztuki. I mamy tak, życzenia wesołych świąt, pomyśl o sobie w te święta, odżywka do paznokci, jakaś Total Repair. Tutaj mamy naturalną bazę pod makijaż odżywczą Starface, podkład rozświetlający i krem maska do rąk. Tutaj mam brokatowy balsam do ust, o, Sparkly Lips, fajnie to wygląda. I ostatnie rzeczy tutaj, peeling i maseczka, takie w saszetkach, a tutaj olejek do kąpieli pod prysznic, regeneracja. Następna paczka jest z Bruno Banani i to chyba są perfumy. O, perfumki, idealnie na prezent tak naprawdę, tutaj mamy damskie, 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 a te są chyba męskie, mega, super. Tutaj taka piękna paczka z Origins i zobaczcie, mam tutaj w środku kosmetyki właśnie od Origins, które są super, bardzo lubię tą markę. I dodatkowo dostałam jeszcze taką opaskę, idealną myślę na święta, do białej koszuli, taka piękna świąteczna czerwień, super. Następna paczucha jest Paeze i tutaj mam 2 tusze do rzęs, które są tuszami idealnymi do stworzenia efektów Foxy Eyes. Efekt wydłużonych, zagęszczonych i uniesionych rzęs. Subcio, też przetestuję chętnie, na TikToku pewnie. Grudzień jest w ogóle czasem, w którym przychodzi najwięcej PR paczek, no bo wiecie, są święta, marki wysyłają PR boxy w nadziei, że influencerzy będą pokazywać paczki i szukać po prostu pomysłów na prezenty, no bo kosmetyki, tego typu akcesoria, które dostaję, są super opcjami na prezent, także przeglądam dalej, mam chyba jeszcze z 3 paczki. Kolejna paka jest od L'Oreal. Mamy tutaj 3 okienka i tu mam otwórz 16 grudnia, otwórz 23 grudnia i otwórz 30 grudnia. 16 już był, więc mogę otworzyć to okienko dzisiaj. Zobaczcie na to. Muzyka. Puder, tłumacz, podkład, tłumacz i korektor, tłumacz. I muzyczka w tle, mega to wykombinowane. Dobra, słuchajcie, stwierdziłam, że otworzę też te kolejne okienka, bo potem zapomnę o tej paczce i nie otworzę ich wcale, więc otworzymy je dzisiaj razem. Tutaj nie ma już muzyczki, tutaj mam pomadkę Color Riche, konturówkę Color Riche i błyszczyk Brilliant. I faktycznie jest pomadka, piękna czerwień, 125, konturówka też taka piękna czerwień i na to wszystko błyszczyk jasny róż. Okienko sylwestrowe i tutaj nam się świecą lampki, ale mega, to jest super, ole role L'Oreal, mega, ekstra, tutaj muzyczka, tutaj akurat nie było nic, ale tutaj jest światełko, coś pięknego, wyciągam. I tutaj miałam tusz Volume Million Lashes, kredkę złotą, produkt do brwi i fajny eyeliner, super slim, bardzo go lubię. Mam też od Sephory taki box idealny na prezent, paczuszka czerwona z taką, zobaczcie, grafiką a la kokardką. I tutaj są produkty od Fresh, też bardzo fajna marka, taka droższa marka, ale zobaczcie, mamy tutaj pięknie zapakowany maskę i peelingi. Tutaj mamy Sugar Face Polish, Black Tea Mask, Rose Face Mask i chyba Black Tea Mask. Dokładnie tak. Pięknie to wygląda.
Dobra, kochani, ja lecę do pracy, kończę PR-owe unboxingi, muszę tylko te kosmetyki porozkładać, to co daję na prezent, to co zostaje dla mnie w moich regałach kosmetycznych, także żegnam się, lecę pracować i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasie. Buziak!